Witaj piękna, w tym krótkim filmiku pokażę Ci, jak zmalować takie oko za pomocą jednej paletki. Jak zniwelować efekt opadającej powieki, aby otworzyć oko, aby było ono większe. Jak to zrobić? Bardzo proste. Zapraszam, zdradzę Ci kilka trików makijażowych. Wykonam tą jedną paletką i jednym pędzlem. Bieram ten jaśniutki cień, który aplikuje tutaj wewnętrzny kącik oka. Tutaj ma być w tym wewnętrznym kąciku oka najjaśniej. Jeżeli chcecie, żeby makijaż był niesamowicie trwały, to polecam również pod cienie bazę. Następnie ten orzeszkowy cień i nim będę otwierać tutaj powiekę. Bardzo ważne, abyśmy dziewczyny wychodziły. Patrzcie, gdzie aż ja namalowałam to. Często malujecie tylko tą część ruchomą i nie uzyskujecie efektu otwartego oka. Te oko wydaje się wtedy takie małe, pomniejszacie je optycznie. Natomiast jak wychodzicie tym cieniem wyżej i bardzo ważne, żeby to był cień taki matujący, nieroświetlający, bo jeżeli będziecie dziewczyny tutaj używać cienia rozświetlającego, to jeszcze bardziej uwidocznicie ten fałd skórny, tą powiekę opadającą i nie będzie to korzystnie wyglądać. Chcemy zbudować tutaj głębię, aby schować właśnie ten fałd skórny, aby otworzyć oko, tak? Popatrzcie, jak już inaczej to oko wygląda. Następnie pobieram ten ciemniutki cień pędzelkiem. I zaczynam, patrzcie, w tym miejscu, o tu, dokładnie tu, klikam, raz przy razie i podnoszę do góry. Chcę Wam pokazać, dziewczyny, że jest to niesamowicie ciemny cień, ale nic mi się nie osypuje. Kompletnie nic. Właśnie to jest jakość cieni. Bardzo często mówicie, Ania, ale ja się boję takich ciemnych cieni, ponieważ boję się, że będą mi się osypywać. Nie. Nie te cienie, dziewczyny. Te cienie są jak masełko. Same zobaczcie. Jeden pędzel, niewielka ilość i dokładam i sobie ładnie blenduję. Nic się nie osypuje, nic się nie roluje. I cieniami każda z Was sobie poradzi. Popatrzcie, znowu sobie tutaj dokładam i buduję tą głębię. Ten ciemniejszy tutaj w zewnętrzny kącik oka i przeciągam, jak już mam mniej na pędzelku, przeciągam ku górze. Troszeczkę tego ciemnego, jeszcze na dolną powiekę, na paluszek biorę ten świetlisty cień i w tym miejscu dokładnie, dziewczyny, tutaj na tej ruchomej powiece, popatrzcie, tu, o, w tym miejscu, widzicie, o, dosłownie tu, nakładam świetlisty cień paluszkiem. Dlaczego? Bo jest najlepsza, dziewczyny, pigmentacja. Przytrzymuję i wtłaczam. I ładnie wklepuję. I co? I mamy to. Tuszujemy rzęsy tuszem, który daje nam 200-krotne pogrubienie. Jeżeli lubisz efekt sztucznych rzęs, to ten tusz da Ci 200% pogrubienia, wydłużenia. Genialna, opatentowana szczoteczka. W makijażu użyłam tej oto paletki. Jest to paletka, którą uwielbiacie. Bardzo często ją Wam komponuję, która składa się z jaśniutkiego cienia śmietankowego, takiego orzeszkowego, świetlistego i takiego chłodnego cienia brązowego. Piękny efekt na oku. Zapraszam, z przyjemnością skomponuję Ci taką paletkę. Te wszystkie produkty, które tutaj pokazuję, możesz zakupić u mnie. Z przyjemnością Ci dobiorę odpowiednie kolory, odpowiednią paletkę, tak abyś miała inny makijaż. Zapraszam Cię serdecznie.